Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dziś zaczynam z innej perspektywy, bo zostałem szczęśliwym posiadaczem drewna, z którym trzeba by coś zrobić. Mianowicie te drewno, co tutaj u mnie zostało, a było nie moje, to się dzisiaj dogadaliśmy i je odkupiłem na raty. No i dobra, trzeba by coś zacząć z tym działać. No pogoda bardzo ładnie dopisuje. Tak, i wymyśliłem takie coś, że tutaj bym zrobił taką małą drewutnię, tylko jakąś porządną. Normalnie to zbił i dał blachę na górę, taką mniej więcej dotąd. I tak, żeby w głowę się nie palnąć. Tutaj na szerokość tego, żeby nie najść na skrzynkę z prądem, bo tutaj to jest wygoda, wiecie, w nocy się wstanie czy coś, drewna nie ma w chałupie, to tutaj wyskoczyć to dużo prościej niż do tamtej drewutni, która jest tam, wiecie, za winklem. Zaraz wam pokażę, bo może nie wszyscy kojarzą. A tutaj by była taka podręczna, potem może się zrobi jeszcze jakąś, albo jakiś tam kawałek, wiecie, tam drewutnia to dużo powiedziane, jakiś kawałek wiaty niewielki, bo tutaj znowu wpadła mi taka myśl, że tutaj tą drewutnię to można by przerobić na taki kurniczek dla brojlerów, bo dobrze by było jeść zdrowe mięso. Tutaj w tę zimę to już pewnie te drewno by mi się skończyło. Można by to trochę uszczelnić. Brojlery to wiadomo, tylko w ciepłe miesiące trzymać, bo brojlery, czyli takie kury hodowane tylko na mięso, to w końcu bym jadł swoje mięso, bo ich nie można trzymać dłużej niż tam do wieku bojowego, trochę więcej, bo tak już ludzie namieszali w tej odmianie, że one potem to już siadają na nogi, nie mogą chodzić, tylko dla nich jest męczarnia, więc trzeba by było je bić i by człowiek jak zdrowe mięso, bo tych niosek to mi wiecznie szkoda i sobie żyją, a koguty to albo do kogoś pójdą, albo coś. Właśnie, muszę tego guty niedługo wysłać, bo już mi kury męczą i za pisklakami zaczynają ganiać, już wystarczy im tutaj. Ale tam są chętni, już jestem umówiony, tylko czekam, w przyszłym tygodniu mają być dodatnie temperatury. To będzie lepiej wysłać. Dobra, nie przedłużam, one tu wszystko mają, drzwiczki im uchyliłem, miały całe rano zamknięte. To się tu zebrało ich od groma i nie mogły wejść. To teraz im uchyliłem i tu ten bocianek robi za bramkarza. Stoi na wejściu i bierze te wejściówki. Dobra, o Edziu już mi tutaj wleciał. Chodź, Edziu, chodź. Dobra. A czarna, wyobraźcie sobie, to od pisklaków. Wzięła i tutaj przyleciała dzisiaj. Już chyba wyszła, ale cały dzień tutaj siedziała, no. No teraz już poszła, bo ona sobie górą przelatuje. Ona to jest, wiecie, sprawna. Pierwsze, co trzeba zrobić, to tą konstrukcję tutaj rozklekotać. Już tu drewna praktycznie nie ma. Zobaczymy, czy to pójdzie tak łatwo. No nie najgorzej, nie najgorzej. Trochę te druty tu odlatują. O! Bardzo ładnie poszło. Dobra, teraz podpełnić jakieś... Cały w śniegu. Mam nadzieję, że się nie popsuje. Dobra, mamy. Mamy i nosimy. Zaniosłem mikrofon do chałupy, bo mi wpadł w śnieg. Odtajał. Mam nadzieję, że działa. Pierwsze, co zrobiłem, to tutaj oczyściłem przedpole i zebrałem materiał, jaki mam w chałupie. Dobrze to zużyć. Takie słupki, to szkoda to na ogień. Zaraz zobaczymy, czy coś z tego sklajstruję. Parę łat mi zostało. Jedne dłuższe, drugie krótsze. Może by już chociaż tą tylną ściankę tam zrobił. Trzeba jakoś wysokość dobrać. No ten jest najkrótszy i najbardziej lychy. Ale może by dał radę tak na wysokość tutaj. To może w łepetynę bym się tak często nie palnął. Albo tu zrobić dwa długie i tutaj. Zaraz to jakoś pokombinujemy. Ale to jeszcze łata dojdzie. Nawet taka długość by była dobra. Tylko tu końcówkę trzeba mu uciąć, żeby go wyrównać. Łatę wrzuciłem na górę. Można by to skręcić. To by może w miarę się trzymało. I wtedy będzie łatwiej z tymi z przodu sobie dopasować. Najprościej to by to było skręcić na ziemi, potem ustawić. Ale potem ja bym tego nie ustawił samemu. Więc trzeba tak robić. Dobrze, że tą drabinkę sobie kupiłem. Już nawet dobrze mi szło. Ale zawadziłem drabiną i się wszystko obaliło. Dobra, muszę sobie zrobić chwilę przerwy.
poza noszę zwierzakom jakieś smakołyki, trzeba to na spokojnie przemyśleć, bo tak to nie robota. Dla tej ekipy mam całą kapuchę pekińską. Krzywulec już tutaj czeka. Proszę bardzo, częstujcie się. O, wszystko powywalają po drodze. Ale sobie pojedzą. Smacznego. A kto to wyszedł na dwór w tym rozy? Perełka, ale ona wychodzi tam na 5-10 minut i tyle. Z jej wychodzenia zaraz wraca. Generalnie to wychodzi się załatwić i z powrotem. Toporek tu miałem, gdzie on jest. Chciałem przeżnąć im to, ale go tu nie dostrzegam. Może go odłożyłem na miejsce. Tak to jest, jak się na miejsce chowa, to potem nie można nic znaleźć. Jest toporek, można przecinać, ale im to zaniosę. O, elegancko się udało. Ten teraz tu zostanie, a to niesiemy do kacznika, gęśnika, jak tam zwał, tak zwał. Bo taką mam strategię, że najlepsze rzeczy im daję tam, to mi chętnie potem wracają, co zresztą ostatnio widzieliście. Chętnie wracają, wystarczy pójść kawałek za nimi, już tam same lecą. Chyba będę musiał przymknąć póki co, żeby Edzio tego nie wyjadł. Chociaż Edzio arbuza nigdy nie jadł, ale ostatnio to on wszystko pożera. Tak przy okazji, tu mają arbuza, wiaderko zdaje egzamin, trzyma się, nie wywaliły. Nawet woda jeszcze nie zamarzła. Chodź, Edziu. Będzie jadł arbuza? Nie, chociaż tyle. Dobra, chodź. A dla tych tutaj mam jabłuszka. O, jeszcze marchewki nawet mają. Wody nalewam im teraz mało. Łatka to i tak ma, bo ona ładnie z tego pije. On to wywala, ale staram się dawać niedużo, żeby im się tam mokro nie robiło. To nic przyjemnego, jak jest mokro w klatce. Smacznego, Łatka. A dla tej ekipy mam, o, karma dla sikorek ze sklepu taka, ale już mi przyszło 20 czy 25 kilo słonecznika, który mam pod bramą. Zaraz po niego skoczymy, tylko to samochodem, żeby tego na plecach nie nosić. Dobra, o, to ja tak tu zostawię i zostawię włączoną kamerę. Zobaczymy, czy się sikorki zmrowią szybko do tego. Za ten czas polecę po ten słonecznik, a jak się coś ciekawego nagrało, to będzie, wiecie, w tych ekranach końcowych, a ja lecę po tamten słonecznik. Słonecznik przywieziony. Duży wór. Zaraz go rozpakujemy. To chyba 20 kilo, z tego co pamiętam. I wiecie, czemu kupiłem przez internet? Na targu dawałem po 4 zł za kilo. A tutaj z darmową przesyłką mnie wyszło 3,50, mniej jak 3,50, 3,30 jakoś kilo. 60 tam 2 czy 3 złote. No, jeszcze po 10 kilo zapakowane. Takie woreczki to się mogą przydać. Tylko tych sznurków to ja nie odplączę. Worek otwarty, jakoś się udało. Ładny ten słonecznik. No i beczkę też sobie dokupiłem, właśnie z myślą o tym. Staram się niczego nie trzymać w workach, to myszy nie mają co jeść. I tak tu się nie mrowią do mnie wtedy. A tutaj 20 kilo powinno wejść. No nie wiem, albo na styk, albo nie wejdzie. Jednak ten słonecznik to sporo miejsca zajmuje. Edziu, tu słonecznika nie jesz, chyba że się też nauczysz, jak ziemniaki się nauczyłeś, to może i słonecznik byś jadł. Mamy dobry zapas teraz, Edziu. Trochę kurą, trochę sikorką i pójdzie, schodzi tego słonecznika. Tam takie pół kilo dziennie do karmnika to lekko ręko. Jak to jest naplątane, już dwa razy go przyciąłem, to się jeszcze nie otwiera. Jest. Może wejdzie do tej i do małej jeszcze, to by nie było nawet źle. Jak się za dużo rozsypie, to kury puszczę, to wydziubio. No, trochę się rozsypała. To nic nie szkodzi. No i beczka pełna. Ale luks. Pełniutka. No to słonecznika mam zapas. A teraz obracamy kamerę i otworzymy te towarzystwo. Niech se wydziubie, co tam zostało. Niech sobie trochę polatają. Nie wiadomo po co. Pierwszy to Edziu tam poleci.
Idźcie, idźcie, na zielonkę chciałoby się rzec. Ale zielonka może będzie za tydzień, tak zapowiadają coś z tą pogodą. Ja rozpalam jeszcze w piecyku, żeby kury miały na jutro ziemniaki, bo bardzo lubią. Jedziu pewnie też trochę zje. Przemyślałem sprawę z tą drewutnią i są dwa wnioski. Po pierwsze, trzeba przywieźć te łaty, żeby to jakoś sensownie poskręcać. Zaraz obalę te, co stoją, bo one są tylko podparte, żeby na kogoś tutaj nie spadły. Jak Edziu biega, albo jakaś kura zawadzi, czy coś. Trzeba kupić łaty. Blachę najlepiej, to będzie sztywne, ale podstawa, to trzeba poprosić sąsiada, żeby trochę pomógł. Nawet jak tak godzinkę by mi przytrzymał, to tu, to tam, to by się to porządnie poprzykręcało, bo zaraz znowu wszystko będzie krzywo i się obali. A znając życie, to jak sąsiad mi pomoże, to będzie i równo, i porządnie, i będzie stało latami. Także tak o, dzisiaj taki dzień, że nic nie zrobiłem w sumie. No zaraz ugotuję ziemniaki, to tyle, co będzie zrobione, ale są jakieś wnioski na przyszłość. I to tyle na dzisiaj, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia jutro o 7 rano. Na razie, cześć!